Cześć wszystkim, z tej strony Dawson, a to kolejny unboxing na moim kanale, w tym omyślimy już całkiem sobie Dawson o Poreno 5.5G. Więc bez żadnego przyciągu zaczynamy. Mam tutaj pudełko. Pudełko, które jest proste oraz... Pudełko mamy w kolorze turkusowym. Mam tutaj Oppo, nie wiem czy to będzie widoczne, Oppo. Oppo Reno 5, 5G. Tutaj mam taką dużą piątkę. Na turkusowym tle. Specyfikacja telefonu, jak coś będzie się tutaj pokazywała gdzieś w prawym albo w lewym rogu. Mamy tutaj bok, lewy bok, pudełka Oppo Reno 5. Tutaj taki czarny paseczek. Na prawym boku pudełka mamy Oppo. Tutaj mamy plombę. Góra prezentuje się tak. Mamy tutaj Oppo CPH2145 Mobile Phone, kolor Astral Blue. Mam tu informację, że telefon posiada 8 GB RAM-u oraz 128 GB dodanej pamięci. Więc tak wygląda góra. Tu wygląda tak. Mam tu informację, że to jest telefon komórkowy Oppo Reno 5G. W kolorze niebieskim. Tutaj mamy producenta, importera i dystrybutora. Z dołu pudełka nie ma nic ciekawego, mam tutaj Android, tutaj mamy, że posiada Androida. Tutaj kod QR, no i tutaj mamy manufakturę. Tutaj mamy także hotline dotyczący Oppo i inne tego typu rzeczy. Więc tak się prezentuje pudełko, a teraz czas je otworzyć i zobaczmy, co mamy w środku. Po podniesieniu tego pudełka, otwarciu, mamy takie pudełeczko Oppo, czarne. Tutaj musimy podważyć, tutaj mamy czarne pudełko z akcesoriami. A tutaj w środku mamy nasz telefon. Oppo Reno 5.5G, tak wygląda telefon. Tutaj tą kamerkę taką mamy. I mogę powiedzieć, że to wygląda mniej więcej tak. Tutaj mamy szybkę. To prawda, jest ono cienka. Trochę się o tą szybkę z jednej strony boję, a z drugiej strony fajnie, że takie coś jest, ale z drugiej strony się o tą szybkę boję. Nie wiem, czy nazywać szybką, bo taka trochę cienka wydaje mi się, ale nie będzie może problemu. Tak wygląda ekran. Tutaj mamy kamerę, jak powiedziałem już. Wygląda tak. Mamy tutaj cztery kamery. Oppo, tutaj mamy numery i tak dalej. Oppo tak wygląda. Oczywiście tą naklejkę można sobie tutaj zerwać i nie będzie to przeszkadzało. Dobra, skoro jesteśmy już, mamy telefon, to otwórzmy ten kartonik. No, tutaj mamy wyciągane. I co mamy w środku? W środeczku mamy kluczyk do otwarcia tacki na kartę SIM. Nie wiem, czy ten telefon ma slot na kartę SD. Oprócz tego znajdziemy papierkologię. Pierwsza z nich to taka karteczka, co ona skrywa. Jakieś informacje o produkcie, czyli ile co ma, ale to jest mniej potrzebne. Druga kartka, znaczy ulotka, to jest instrukcja, szybka instrukcja taka. No to jest w wersji polskiej. To jest specyfikacją. Nie wiem, kto to czyta, ale ktoś na pewno.
tutaj mamy następny, to mamy jakieś regulacje pierdoły, a tu nie wiem, chyba gwarancja, to jest jakieś doświadczenie, jakieś informacje bezpieczeństwa. Jest i case na telefon, jak widać, więc ładnie się to prezentuje. No i dobra, co mamy jeszcze pod spodem tego pudełka? Sprawdźmy. Powiększ tego kartonika. Mamy resztę akcesorii i mamy przede wszystkim kabel. Sprawdzę, jaki typ. Najpewniej USB typu C. Tak, to jest USB typu C. USB typu C. Kabel. Ja to te póki co kawałem. Słuchawki. Narządzam słuchawki. No, standardowo trochę bym powiedział. Słuchawki jak słuchawki. No i jeszcze zostaje jeszcze wtyczka, ładowarka. Tylko muszę najpierw wyjąć stąd. A umieszczenie takiej ładowarki nie jest proste. O, dobra, jest. Tak wygląda ładowarka. Opło, tutaj mamy całą zafoliowaną, jak widać. Tylko nie ma tu żadnych chyba informacji. Nie, czekajcie, jest tutaj. Nie wiem, czy to mój telefon, kamerę to łapie. Może to łapie. A więc to był unboxing telefonu Oppo Reno 5 5G. Jeśli ten film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i jeżeli chcecie, możecie napisać jakiś komentarz. Trzymajcie się, cześć.